Cześć moi drodzy, bardzo się cieszę, że jesteście ze mną na kolejnej lekcji breakingu. Dla osób, które po raz pierwszy trafiły na ten filmik, polecam serdecznie przerobienie lekcji poprzednich, a to dlatego, ponieważ każda lekcja jest kontynuacją. We wcześniejszych lekcjach wolniej i dokładniej tłumaczyłem kroki, które będę rozwijał na dzisiejszych zajęciach. Zapraszam serdecznie, przechodzimy do lekcji. Teraz rozgrzejemy nasze ciało poprzez bardzo proste kroki taneczne. Powtarzajcie. Rozpoczniemy od podskoków, czyli dwa podskoki. Raz, dwa w miejscu, trzeci podskok na zewnątrz nogi. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Szybciej. Raz, dwa, trzy. 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 Znakomicie. Rozgrzejmy kolana. Biodro, koła. Dużo obszerny koła. Druga strona. Ok, krok, który już przerabialiśmy na naszych zajęciach, mianowicie do przodu. Jedna noga, przeskok. Druga noga i teraz wskakujemy na nogę, która jest z przodu, drugą w stopę. Jeszcze raz. 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy. 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy. 5, 6, 7, 8. Jedna, druga, skok. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3. 5, 6, 7, 8, jedna, druga, skocz. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3. Rozpoczynaliśmy cały czas od prawej, teraz zmieniamy od lewej. Lewa do przodu, prawa do przodu, na prawą, lewą suwak. Jeszcze raz. Lewa, prawa, skocz na prawą, lewą suwak po spód. I lewa, prawa, skocz na prawą, lewą suwak. I lewa, prawa, skocz na prawą. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Lewa, prawa, skocz na prawo. Lewa, prawa, skocz na prawo. Raz, dwa, trzy. 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 Lewa, prawa, skocz. Lewa, prawa, skocz. Lewa, prawa, skocz. Znakomicie. Połączymy te dwa ćwiczenia. Podskoki, nogi na zewnątrz i do przodu. Raz będziemy rozpoczynali od prawej. Znowu podskoki, później druga strona. Powolutku. Podskocz, podskocz. Szeroko i teraz od prawej. Prawa, lewa, skakujemy na lewo. Do tyłu. Podskocz, podskocz. Szeroko, od przeciwnej nogi. Niech to będzie lewa. Lewa, prawa, skocz na prawo. I raz, dwa, trzy, od prawej. Prawa, lewa, skocz na lewo. Raz, dwa, trzy, od lewej. Lewa, prawa, skocz. Do tyłu. Raz, dwa, trzy. Prawa, lewa, skocz. Raz, dwa, trzy, od lewej. Lewa, prawa, skocz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Od lewej. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Prawa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Od lewej. Lewa, prawa, skocz. Tył, tył. Szeroko. Przód, przód. Skocz na lewo. Raz, dwa, trzy. Od lewej. Raz, dwa, trzy. 5, 6, 7 i raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy.
Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz, powolutku tłumaczę. Rozpoczynamy od dwóch podskoków. Podskocz, podskocz, szeroko, od drugiej prawej. Przód, zmień nogę i na tą, która jest z przodu, czyli lewą skocz, prawą skocz, sum podskok. Do tyłu podskok. Podskocz obie, szeroko, od lewej. Lewa, prawa, na prawo wsuwamy lewą i do tyłu. Raz, dwa, trzy, od prawej. Prawa i stop. Raz, dwa, trzy. 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 Jeszcze raz, ale nieco szybciej. Do muzyki. 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy. 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 Tył, przód. Tył, przód. Tył, przód. Tył, przód. Jeszcze raz, powolutku. Podskocz, podskocz, szeroko. I rozpoczynamy. Do przodu noga, przeciwna, ta noga, która jest z przodu, wskakujemy. Druga, wsuwamy podskocz. Podskocz do tyłu. Podskocz, szeroko. Przeciwna noga. Raz, dwa, trzy. Nieco szybciej. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Do tyłu. Raz, dwa, trzy. 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 Szybciej. Raz, dwa, trzy. 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 Znakomicie. Rozgrzewamy nasze ramiona. 10 podskoków i równocześnie z podskokami rękoma wykonujemy bardzo duże koło. 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nadgarstki, obszerne duże koła. Oddychamy głęboko nosem. Nosem wdech. Ustami wydech. Jeszcze raz. Nosem wdech. Ustami wydech. Jeszcze raz. Nosem wdech. Ustami wydech. Kostki. Rozgrzejcie palce. Tak jak ostatnio tłumaczyłem, w jaki sposób wykonywać elementy na footworku. Każda kostka powinna być na ziemi, dotykać ziemi. A więc teraz staramy się, zobaczyć. Wszystkie palce ze sobą dotknąć i kostki stykają się. Rozgrzewamy rączki. Chwytamy głowę z tyłu, chwytamy mocno do przodu, ciągniemy. Chwyć za brodę do tyłu. Oddychajcie nosem głęboko. Chwytamy głowę, ciągniemy na bok, mocno. Druga strona. Luźno, nadgarstki. Po krótkiej rozgrzewce przechodzimy teraz do elementów ćwiczeń, które będziemy wykonywali na parterze. Pierwsze ćwiczenie wrzucamy na pół palca, piętami dotykamy biodra, kolanka niżej, próbujemy zobaczyć, niżej, wyrzucić, podpieram się rękoma z tyłu. I wracam do takiej pozycji. Całe stopy dotykają ziemi. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Znakomicie. Drugie ćwiczenie. Jedna noga jest z przodu. Cały czas na palcach. Próbujemy utrzymać równowagę. Noga do siebie. Druga noga do przodu. Pracujemy nad równowagą. Noga do siebie, do przodu. Trzymamy balans, trzymamy równowagę.
do siebie, do przodu. Znakomicie, powolutku. Oddychamy nosem, wydech ustami i noga. Do siebie, do przodu. Cały czas zwróćcie uwagę na pół palca. Piętą i dotykamy się. Do siebie nóżka, do przodu. Szybciej. Raz, dwa, trzy, cztery. Możemy ten ruch wykonywać w różnych kierunkach, wykorzystywać przestrzeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Schodzimy niżej. Łydki są nieprzyzwyczajone, jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z breakingiem, dlatego siadamy, rozluźniamy luźniutko. Znakomicie. Kolejne bardzo ważne ćwiczenie, tłumaczyłem i pokazywałem. Szeroko nogi, nogi próbują kreślić koła obręczy. Jedna noga idzie do dołu, druga do góry. I z powrotem. 10 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Znakomicie. Z powrotem wracamy do pozycji, w której byliśmy. Na pół palca, jedna noga jest z przodu i teraz zwróćcie uwagę. Będę próbował wejść na plecy i wrócić z powrotem do tej pozycji. Równocześnie nie będę starał się rękoma dotykać ziemi. Do tym, do tym, do tym. Na plecy. Zamiana nogi. I będziemy próbować się podnieść. Ale żeby teraz się podnieść, użyjemy naszych rąk, wyrzucę je bardzo mocno do przodu i ta energia, którą zyskam, sprawi, że podniesiecie swoje ciało. Spróbujcie jeszcze raz. Na plecy, mocno ręce do przodu. Na plecy, zamiana nogi, do przodu. Na plecy, zamień nogę, do przodu wyrzuć ręce. Na plecy, do przodu. W tym ćwiczeniu bardzo ważna jest praca rąk. W momencie, kiedy podnosimy się z pleców, próbujemy jak najmocniej wyrzucić ręce do przodu. Jak najmocniej do przodu. Wyrzuć ręce. Spróbujmy kilka razy. Do przodu wyciąć. I jeszcze raz. Mocno do przodu. Jeszcze raz. Do przodu. Jeszcze raz. Do przodu. Teraz zobaczcie. Na plecy. I przód. Na plecy. Przód. Na plecy. Przód. Wyrzuć ręce. Na plecy. Przód. Plecy, przód, plecy, przód, plecy, przód, plecy, przód, mocno wyrzuć, wyrzuć ręce, wyrzuć przed siebie. Ok, przechodzimy teraz do kolejnego ćwiczenia. Siądźcie na ziemi w taki sposób, jak ja siedzę i popracujemy nad balansem, nad równowagą. Raz jedna strona, raz druga. Przenosimy ciężar ciała. Jedna strona, druga. Jedna, druga, jedna, druga. Znakomicie. Teraz ręka jest na ziemi, przeciwna noga. U mnie to jest. Prawa ręka na ziemi, to lewa noga. Lewą nogę przyciągam do siebie. Stopa jest bardzo blisko. I noga, która została z przodu, zakładamy ją do przodu. Do przodu nóżka prostuje. Druga ręka i przeciwna noga do ręki. Lewa ręka z przodu, prawa noga do siebie, druga nóżka za plata. Do przodu, prostuję, przenoszę ciężar ciała do siebie, załóż. Znakomicie. Wyprostuj, odstaw, przenieś ciężar ciała, przeciwna noga do ręki, do siebie, zapleć jak najdokładniej. Przód, odstaw. Raz, dwa. Spróbujmy zrobić to szybciej. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Tyłem do was. Jeszcze raz. Prawa ręka, lewą nogę przyciągam, prawa noga za plecią. Wyprostuj, odstaw, przenieś ciężar ciała do siebie. Na znakomicie. I do przodu, prawa. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak najdokładniej zaplatajcie tą nogę. Dokładnie, dokładnie. Raz. I jeszcze, jeszcze. Raz,
2, 3, 4, 5, 6. Znakomicie. Teraz z tego ćwiczenia cały czas sobie siedziałem. Jest to bardzo wygodne ćwiczenie, nie jest zbyt trudne. Próbujemy podnieść biodra. Siadam, przynoszę ciężar ciała i do góry. Znakomicie. Siadam, przenieś ciężar ciała, do góry biodra. Podnieś. Siądź, przenieś ciężar ciała, do góry podnieś biodra. Znakomicie. Siądź, przenieś ciężar ciała, do góry podnieś biodra. Siądź, przenieś ciężar ciała, do góry podnieś biodra. I siądź, przenieś ciężar ciała, do góry podnieś biodra. Siądź, przenieś ciężar ciała, do góry podnieś biodra. Teraz to ćwiczenie połączymy z kilkoma innymi ćwiczeniami, które już przerabialiśmy. Między innymi będzie tutaj six-step, którego uczyliśmy się na lekcji poprzedniej. Six-step. Cały krok. Lewa noga do przodu, prawa ręka do góry. Prawa noga pod, drugi krok. Do przodu, lewa, trzeci krok. Prawa noga na górę. Przenoszę się za ciało. Czwarty krok. Do tyłu. Piąty, prawa, szósty. Kolejny krok, ale teraz siadam na ziemi. Prawa noga będzie kręciła bardzo duże koło, równocześnie lewą nogę przyciągnę do siebie. Prawa noga kreśli koło, lewą już mam przyciągniętą i zakładamy prawą na górę. Jeszcze raz ten element. Spójrzcie, po six-stepie lewa noga do przodu i siada. Przysiad pod karcem. Lewa noga z przodu, prawa z ziemi. Prawa noga kreśli koło. Raz. Spróbujcie wykonać. Prawa noga, koło. Raz. Prawa noga. Kreśli koło. Wchodzimy równocześnie na łopatki. Wchodzimy na łopatki. Na łopatki i prawa noga, koło. Teraz równocześnie, w momencie kiedy będę prawą nogą wykonywał koło, lewą nogę przyciągam do siebie. W taki sposób. Zobaczcie. Do siebie przyciągam. Stopa jak najbliżej, hop, biodry. Krzysiak, podkarski i prawa noga kreśli koło, lewą przyciąga, prawą zakłada. Jesteśmy w tej pozycji z ćwiczenia, które robiliśmy nieco wcześniej. Później będziemy podnosili biodro do góry. Jeszcze raz. Krzysiak, podkarski, prawa noga kreśli koło, lewą muszkę przyciągam, prawą nogę zakładam jak najdokładniej. Do góry biodę podnieść. Jeszcze raz, prawa noga, kreśli koło, lewą przyciągam i biodro. Ciężar ciała, zwróćcie uwagę na lewej nóżce. I z tej pozycji kończymy six-stepa, lewa, prawa, odstaw. Jeszcze raz, włączymy kroki w całość. Obrót six-stepa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Do przodu, siadam, prawa noga koło, zakładam na lewo, do góry podnieś biodro, lewa noga do tyłu, odstaw prawo. Obrót six-step. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze raz, wytłumaczę ten prosty schemat okiem do was. Rozpoczynamy w takiej pozycji, kolana lekko ugięte. Cały obrót six-stepa, lewa noga do przodu, raz, prawa dwa, lewa trzy, prawa cztery, lewa pięć, prawa sześć. Skończyliśmy six-stepa. Kolejny krok, tak jak jesteście chcieli rozpocząć następny obrót six-stepa, ale w tym momencie siadam. Prawa noga, która jest z tyłu, rozpoczyna i kreśli bardzo duże koło. Równocześnie lewa do siebie. Prawą nogę zakładamy na lewo, do góry biodro i teraz noga spod spodu, lewa. Wysuwamy ją do tyłu, ręka na ziemię i odstawiamy nóżkę. I z powrotem możemy wykonać cały obrót six-stepa. Raz. 2, 3, 4, 5, 6. Raz, siądź na ziemię, prawa noga koło, załóż i dotknij. Raz, dwa, szybciej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, koło, załóż, końcówka. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siądź, prawa noga koło, załóż, hop, hop, tył. Teraz popracujemy na
kolejną figurą, którą połączymy z naszym schematem, będziemy wykorzystywali zamachy nóg, które już przerabialiśmy. Dlatego na potrzeby tej figury powtórzę jeszcze raz. A mianowicie teraz będziemy uczyli się backspina. Backspin, czyli back, tył, spin, kręcenie się. Kręcenie się na plecach. Pokażę Wam, jak to wygląda. Bardzo łatwe ćwiczenie. Wytłumaczę Wam wszystko powolutku, jeszcze raz od początku każde ćwiczenie, abyście również i Wy mogli wykonać taką figurę i to nawet zdecydowanie lepiej niż ja to zrobił. Bardzo ważne jest, aby oswoić się z parkietem. Musimy położyć plecy na parkiecie i robimy to w następujący sposób. Lewa ręka, łokieć, łopatka. Jestem na plecach, przechodzę na prawą łopatkę, łokieć, ręka ponoszę się do góry. Jeszcze raz. Przez plecy do góry się podnieść. Przez plecy do góry. Do przodu się wychyl. Plecy. Przód. Plecy. Przód. Spójrz, kładę rękę. Nie spadam od razu. Nie rzucam się na plecy, bo to jest bardzo bolesne, tylko wchodzę delikatnie. Ręka. Łokieć. Łopatka do góry. I raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Znakomicie. Teraz kierunek obracania się. Bardzo łatwe ćwiczenie. Spójrz. Lewa ręka, kładę na ziemi. Próbuję się teraz za pomocą lewej ręki odepchnąć mocno i wykonuję obrót. Spróbujcie. Lewa ręka na ziemi, odepchnij się, wykonaj obrót. W momencie, kiedy wykonujemy obrót, ciągnijcie nogi do siebie. Nabierzecie od razu prędkości. W momencie, kiedy ściągniecie swoje ciało, kiedy napniecie swoje ciało, zyskacie prędkość i zaczniecie szybciej się obracać. Ręka na ziemi. I wykonaj masz dwa obroty. Wy możecie je. Spróbujcie jeszcze raz. Ręka na ziemi. Obrót. Znakomicie. Kolejne ćwiczenie, koła noga. Robiliśmy to dzisiaj na rozgrzewce, ale możemy powtórzyć jeszcze raz. Nogi szerokie. Jedna noga idzie na nóż, druga do góry i z powrotem. Raz. Staramy się, aby nogi wykonywały ruch po kole. Nie możemy tutaj robić nożyc, bo to jest złe ćwiczenie. Staramy się jak największe, jak najdokładniejsze zrobić koło. Razy 10. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, 9, 10. Zaraz będziemy wykonywali ten zamach nogami. Kolejne ćwiczenie. Przysiad podkarski, już to dzisiaj mieliśmy. Prawa nóżka zdjęta w kolanie. Ręce z prawej strony i zobacz. Robię zamach, kładę lewy łokieć na ziemi. Prawa noga wykonuje jak najdalej kopnięcie. Wracam z powrotem. Prawa noga i wracam rączkę. I znowu. Zamach, skręt, prawa noga, podnięcie, wróć. Raz, powrót. Spójrzcie. Skręt, podnięcie, wracam. Noga przy tej nodze na ziemi jak najdalej. Ile tylko możecie. Kopnij, wróć. Kopnij, wróć. Kopnij, wróć. Zróbcie mocne kopnięcie, tak jakbyście chcieli kopnąć piłkę z całej siły. Dynamika i energia. Raz i dwa. Teraz połączymy te wszystkie ćwiczenia w całość i spróbujemy obrócić się na plecach, na łopatkach. Przysiad podkarski, robię wejście na plecy, prawa noga robi kopnięcie, lewa do przodu i w takiej pozycji próbujemy obrócić się chociaż odrobinę na plecach. Ważne jest, aby nogi były wyprostowane, napięte, brzuch mocno spięty. Jeszcze raz. Kopnięcie. I teraz wcześniejsze ćwiczenie. Spójrzcie, tu. Próbujemy wykonać połowę obrotu. Nogi trzymamy prosto. Raz. W takiej pozycji. Aby to ćwiczenie wyszło, musicie zrobić mocny, dynamiczny zamach. I zaraz po tym zamachu wykonać obrót dwoma nóżkami. Jeżeli podzielicie to ćwiczenie na części, nie wyjdzie Wam całość. Wszystko musimy zrobić bardzo szybko. Jeden element zaraz po drugim, dynamicznie, z dużą energią. Kopnięcie, koło,
napięty brzuch, napięte nogi. Jeszcze raz. Raz, dwa. I raz, dwa. Jeszcze raz. Raz, dwa. Spinamy mocno brzuch, mocno napięte nogi. Przysiad, boksiarski zamach. I prawa, lewa. Nogi proste, szerokie. Znakomicie. Powtórzcie 10 razy te ćwiczenie. Zamach, kopnięcie, lewa, prawa. Szeroko. Skręt, kopnięcie, szeroko. Chociaż odrobinę obróci się na plecach. Nie musi to być cały obrót. Skręt, kopnięcie, na plecy. Skręt, trawa, lewa. Szybciej. Skręt, kopnięcie. I kolejny element to jest zaplecienie nóg do siebie. Przez te ściągnięcie nóg uzyskamy jeszcze większą prędkość. Powrócę tłumaczę, w jaki sposób zapleść nogi. Rozpoczynamy od nogi prawej. Lewa do góry. Teraz prawa noga idzie w dół. Lewą zakładamy na prawo. Nogi są skrzyżowane. Tytem za kolana przyciągam do siebie. Jeszcze raz. Przysiad, podkraski, prawa noga. Do przodu. Prawa noga wyższy koło. Lewa do góry. I teraz pójście. Prawa noga dół. Lewa, góra, przyciągamy nogi do siebie. Jeszcze raz. Skręt, prawa noga rozpoczyna koło, lewa i teraz prawa idzie nieco niżej, lewa na prawo, przyciągamy nóżki do siebie. Za kolana przyciągnij w momencie, kiedy będziesz się obracał. Ważne jest, aby przed ściągnięciem nóg nogi były wyprostowane. Koło. Prostuje, ściąga. Prostuje, ściąga. Dynamicznie. Raz, dwa. Jeszcze raz. I koło. Proste. Zapleć, ściągnij. Koło. Zapleć, ściągnij. Do siebie. Więcej energii, więcej dynamiki. Lecimy. Raz. I raz. I koło. Ściągnij. Do siebie. Jeszcze raz. Kolejne ćwiczenie, w którym zakończymy nasz schemat. To będzie bardzo łatwy freeze i z tej pozycji spróbujemy wyrzucić nasze nogi. Spójrzcie, jesteśmy w takiej pozycji. Próbuję teraz nogi wyrzucić do góry. Na ziemię. Jako pierwsze spadną stopy, biodro będzie w górze. Spróbujcie powolutku nawet. Do góry nogi. Kładziemy stopy. Biodro do góry. Jeszcze raz. Obracamy się. Góra. Na ziemię. Biodro. Teraz musimy zrobić to bardzo dynamicznie. Biodro do góry. I. Raz. Znakomicie. I. Wyrzuć nogi. Biodro do góry. I w momencie, kiedy spadają nogi na ziemię, kiedy unosi nam się biodro, ręce zakładamy z przodu na siebie. Spróbujcie. Jesteśmy w tej pozycji i raz. Cały czas barki, głowa na ziemi. Jesteśmy w tej pozycji. Hop. Raz. Zakończenie. Freeze. Spróbujemy połączyć to z backspinem, czyli skręt. Prawa noga. Kopnięcie. Szeroko. Łącze. W momencie, kiedy przestaliśmy się obracać, do góry. Końców. Jeszcze raz. Backspin, hop, zakończ, wysoko biodro, załóż ręce. Jeszcze raz, troszeczkę więcej energii. Backspin, freeze. I jeszcze raz. Backspin, freeze. Znakomicie. Teraz połączymy wszystko w całość.
Rozpoczynamy od sixtepa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Lewa noga do przodu, siadamy od prawej nogi. Koło, lewa noga przy sobie, prawą nogę zakładamy do góry. Biodro, lewa noga, prawa. Jeszcze raz od sixtepa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Do przodu lewa noga, siadamy. I w tym momencie wykonujemy obrót na plecach. Backspin i na koniec wyrzucamy nogi i robimy freeza. Zatrzymanie. Jeszcze raz. Powolutku. Cały. Lewa noga do przodu. Prawa. Lewa. Prawa na górę. Lewa. Prawa. Cały obrót sixtepa. Lewa noga do przodu. Siadamy. I teraz prawa noga. Kręci koło. Lewa noga do siebie, prawa na górę, podnosimy biodro, lewa noga, ta, która jest pod spodem, do tyłu, rękę na ziemię kładziemy. Odstawiamy nogę prawą, robimy cały obrót sixtepa po raz drugi raz. Dwa, do przodu lewa, trzy, prawa noga, cztery, lewa pięć, prawa sześć, lewa do przodu, drugi raz siadamy, ale wykonujemy inną figurę, ale cały czas wykorzystując zamach prawej nogi. To jest raz, załóż. Wyżej. Całość, szybciej. Sixtep. Wziąć. Sixtep. Backspin. Hop. Freeze. Zakończ. Ostatnie ćwiczenie na dzisiaj z serii freezów. Na lekcji poprzedniej tłumaczyłem, w jaki sposób przygotować ciało, aby wykonać tą figurę. Jeszcze raz. Przypomnę to, co tłumaczyliśmy ostatnio i przejdziemy do troszeczkę dzisiaj trudniejszej figury, jaką jest Freeze Scorpion. Pamiętamy, w jaki sposób ułożyć dłonie. Ręce są z przodu, dłoń powracam w dół i łokcie próbuję dotknąć tutaj z boku brzucha. Łokieć opiera. Dobrze. Do przodu ręka, druga ręka. I szybciej 10 razy. Jedna. I druga. Hop. Hop, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Znakomicie. Drugie ćwiczenie. To jest pompa. Pamiętamy? W momencie, kiedy schodzimy na dół, ręka, zwróćcie uwagę, jak układam palce. Palce w dół. I teraz próbuję na łokciu oprzeć mój brzuch. Do góry. Druga ręka. Palce skierowane w dół. Opieram plus. Do góry. 10 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, top. 10. Znakomicie. Luźno nadgarstki. Rozluźniamy ręce. Głęboko oddychamy nosem. Znakomicie. Jeszcze raz. Teraz będziemy próbowali podeprzeć się czołem, głową i podnieść do góry nóżki. Nasze ciało będzie pracowało jak waga. Będziemy przechylali ciężar ciała do przodu. Nogi będą podnosiły się do góry. Ważne jest ułożenie ręki. Zobaczcie, ta ręka nie może być ułożona. Często ten problem pojawia się u osób początkujących, bo ręka nie idzie pionowo, tylko jest wygięta w jedną bądź w drugą stronę i nie możecie utrzymać ciężaru ciała. Zwróćmy. Ta ręka powinna iść pionowo w dół, aby mógł utrzymać na tym odcinku swoje ciało. Nie robimy czegoś właśnie takiego, czyli ręka jest pod dużym kątem, tylko ręka musi być prosta. Jeszcze raz. Taka pozycja. W dół, dłoń. Brzuch opieramy. Głowa, jedna noga podnieś drugą nogę. Jeszcze raz wytłumaczę dokładnie każde ułożenie ciała, abyście dokładnie mogli wykonać całą figurę. Pierwsza pozycja. Ręka idzie w dół. Zwróćcie uwagę, jak układam palce. Są skierowane w kierunku stóp. Zginam łokieć. Układam brzuch na łokcie. Podpinamy się głową. Jedna noga do góry. Jeżeli już potrafimy wykonać, tą figurę podnosimy drugą. Jeszcze raz. Zwróćcie uwagę. Rączki
ręka w dół, próbujemy brzuch położyć na łokciu, kładziemy głowę na ziemi, podnosimy jedną nogę. Jeżeli czujemy się stabilnie i pewnie, powolutku podnosimy drugą. Znakomicie. Luźno, nadgarstek, luźno ręka. Są to dla Was nowe ćwiczenia, z pewnością bardzo mocno obciążające Wasze mięśnie, Wasze stawy. Dlatego powolutku, spokojnie próbujcie. Ja te ćwiczenie wykonywałem wiele razy, dlatego zrobię je bez problemu. W Waszym przypadku może być nieco inaczej. Chciałbym, abyście się nie poddawali, próbowali, a na pewno wykonacie to ćwiczenie. I tak jak w przypadku poprzednich ćwiczeń, będziecie je wykonywali dużo lepiej niż ja to pokazałem. Bardzo dziękuję za dzisiejszą lekcję. Do zobaczenia na kolejnej. Trzymajcie się. Hej!